tvpodkarpacie.pl. Dziś na stadionie przy ulicy Hetmańskiej EZKS Stal Rzeszów przegrała z drugoligowym MKS-em Znieczem Pruszków. Co za tym idzie, odpadła w 1/16 z rywalizacji o Puchar Polski. Mecz zakończył się wynikiem 3-1. Pierwsza bramka dla gości padła z karnego, który, jak twierdzi wiele osób, był wyciągnięty z rękawa. Zapraszamy do obejrzenia skrótu spotkania i wysłuchania pomeczowej konferencji. W 57 minucie spotkania pierwszą bramkę dla Stali strzelał. Oceniam oczywiście dosyć dobrze w naszym wykonaniu, cieszymy się z awansu. Wiedzieliśmy, tak jak wcześniej wspominałem, że gramy na trudnym terenie, gramy tutaj z zespołem, który no jest liderem swojej trzeciej lidze i wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwe spotkanie, także tym bardziej no, cieszymy się z tej wygranej. W tej pierwszej połowie Znicz może i miał
optyczną przewagę, stworzył sobie dwie sytuacje i wcale sędzia nie musiał im pomagać, bo tak uważam, że jakiś dziwny karny, potem jakiś dziwny wolny i mamy 2-0. Ja jestem zadowolony z postawy swojego zespołu generalnie, bo w drugiej połowie pokazaliśmy, że stać nas na wiele. Jak mówię, szkoda, że przespaliśmy tą pierwszą połowę i początek drugiej, bo myślę, że wynik mógł być różny. TV Podkarpacie.pl